Siemano, tutaj Stefan Bąk, witam Was i dzisiejszy odcinek będzie budować serwer NAS na Raspberry Pi 4. Zapraszam Was do oglądania. Z tego powodu, że ten film oglądają także osoby, które nie są zainteresowane z tematem, no to wytłumaczę. NAS to jest Network Advanced Storage, no czyli sieciowa przestrzeń dyskowa, tak to można przetłumaczyć dosłownie. Czyli po prostu dyski, które nie będą fizycznie wpięte do mojego kompa, a jednak będę miał do nich dostęp poprzez sieciowy dostęp. Na jaki dysk będę budował mojego NASA? Mojego NASA będę budował na 2-terabajtowych Seagate'ach Barracudach. Jak zauważycie, są to zielone, czyli takie dyski, które nie są przeznaczone do NASów. No, aczkolwiek NASowe dyski są dwa razy droższe, dlatego tak, że nie inwestuję w je, ponieważ chcę dosyć budżetowo zbudować tego NASA. Użyjemy takich zewnętrznych skrzynek, które mają właśnie zewnętrzne napięcie z gniazdka sieciowego. Dzięki temu po prostu po USB-ku będą lecieć tylko dane, więc nie będzie żadnego problemu z napięciem. Będą tutaj dyski 3,5-calowe i jednak to są dyski talerzowe, więc także dlatego także on został wybrany talerzówki, a nie SSD-ki, ponieważ po pierwsze, jeżeli już się zepsuje dysk talerzowy, to łatwiej z niego odzyskać dane niż SSD-ka, a po drugie HDD-ki są tańsze niż SSD-ki. Ja to jak nagrywam, to czekam właśnie na taką drugą skrzynkę, dlatego także jeszcze serwer nie jest ukończony. Cały czas czekam. Będziemy to budować na systemie OpenMediaVault. Na wstęp zapraszam Was do oglądania unboxingu właśnie dysków. Dzisiaj mamy dzień 22.04. Przyszła do mnie paczuszka z XCOM-u. Odebrałem sobie przed chwilą z paczkomatu. Tutaj mamy jeden. Mamy jeden, teraz drugi. Wyrzucamy, bierzemy same dysk. Cienkie strasznie są, w sensie jeden odpakujemy sobie. Więc mamy właśnie Seagate Barracuda 2-terabajtowe. Powiecie, że są to dyski, które się nie nadają do serwerów NAS. Ja Wam powiem, że macie rację, no bo te dyski się nie nadają do serwerów NAS, no bo to są dyski takie zwykłe desktopowe, nie są one aż tak bardzo przystosowane do pracy bez przerwy, nawet paręset. Bo to w sumie ile razy, no tak z parę razy do roku wala prąd, więc a tak to one cały czas będą pracować. Jeszcze dzisiaj nie przyszła mi paczka z AliExpress, w której jest ten druga obudowa do właśnie dysku drugiego, więc także ten drugi dysk zostanie. A to co chciałem powiedzieć, to to, że ten dysk jest o wiele cieńszy tutaj, o może tak to pokażę, że jest on o wiele cieńszy niż ten, który na przykład miałem. To jest właśnie jakiś tam ten mój stary, poczciwy, przepracował jakieś 30 już parę tysięcy godzin MediaMax, który jest refabrykowany. A te Seagate'iki sobie wiadomo, teraz wezmę sobie, wsadzę go do obudowy i sprawdzam, czy OpenMediaVault widzi ten dysk. Witam Was na Górze Mojżeszowym. Tutaj w sumie tego nie pokazywałem. Nie wiem, czy przebudowałem tutaj jakiś już dłuższy czas temu po prostu tą sieć. Tutaj mamy te dwa routery właśnie i tam kartki są i przedłużacz, znaczy listwa zasilająca. Z tej listwy idzie do drugiej listwy i tutaj jest druga właśnie listwa. Tutaj jest nasze Raspberry Pi, tutaj już sobie wpiąłem kabelek, więc co, wpinamy kabel zasilający, wpinamy kabel USB. Teraz można by to już sobie nawet ustawić. Szczerze zostawię to tak, dlatego że ten kabel jest zagięty w taki sposób, że po prostu najwygodniej taki, bo najłatwiej będzie. Tak w ogóle to dopiero dzisiaj zacząłem nagrywać wszystko z tym NASem, więc jeszcze będę się zająć to Raspberry, jeszcze nagrać coś, żeby nie było. Co jedynie może być jeszcze minusem tego HDD-ka, to to, że on może być głośny. Ale mam nadzieję, że nie będzie to na tyle aż nieznośny czy coś, że nie wiem. Idziemy teraz do kompa. W ogóle wbiłem przez adres sieci, czyli ten adres, który ma Raspberry, zalogowałem się i nie było dosłownie nic, ale jeżeli się zalogowałem przez lokal, to nagle jest, w sensie mam dostęp do magazyn, tak to się nawet system nie było. Nieważne, w sensie mam dostęp do tego dysku, jak widać. Jest on tutaj widoczny, dysk jest widoczny, więc na pewno jest ok z napięciem, ponieważ wcześniej podpinałem 2,5-calowy dysk. Ten oto 2,5-calowy dysk, wpinałem go po USB, no i Raspberry nie dostarczał mu wystarczającego napięcia, żeby mógł on się odpalić. Przez tą chyba sekundę siedziała w sieciwa dioda i to tyle. Tak naprawdę to w sumie nie pozostaje nic innego, jak go wziąć, wyłączyć i no czekać tak naprawdę na drugą tą oto obudowę. Ona w tym momencie jest, no i tutaj jest ta oto paczuszka. Jak widać, ona jest w trakcie przygotowania, więc jeszcze do Polski nie przyszła, a jak przyszła, to jeszcze Impuls jeszcze nie obsłużył. Więc mi pozostaje tylko wyłącznie czekać i widzimy się
No za chwilę. Jeszcze nie przyszła do mnie paczka, aczkolwiek pokażę wam na tą chwilę, jak wygląda interfejs OB Media Vault oraz jak to wszystko skonfigurowałem, więc sobie wchodzę na .local i jep, mamy tutaj niewłączoną kamerkę. No więc tutaj mam OB Media Vault, właśnie poprzez Raspberry Pi 4.local się wbiliśmy. No to co, logujemy się. Widzimy tutaj na przykład, że zużycie procesora to na przykład teraz 7%, teraz 0%, 5%, na przykład znam tu 2 giga, więc wiadomo, tutaj nie ma żadnego problemu. No i tutaj możemy wszystko skonfigurować, jak widać, wejdziemy sobie w disks i tutaj mamy dwa dyski. Pierwszy dysk to jest karta microSD, którą dodaliśmy, a drugi dysk to jest podłączony dysk USB, dlatego że do routera wpiąłem sobie USB-ka i uznałem, że sobie to będzie spoko pomysł, stworzyć taki sobie serwer, który będzie po prostu dostępny w ramach takiego domowego serwera multimedialnego. I także w takiej zasadzie on działa. Tutaj szczerze w sumie mogę pokazać. Jak widać, no to serwer sobie tutaj zmapowałem. Dodałem sobie go przez mapuj dysk sieciowy. I tutaj mi znalazło, to jest dysk testowy, który no w tym momencie nie jest spięty. Sprawdziłem sobie ten 2TB i wszystko jest z nim ok. Drugiego nie otwierałem jeszcze, dalej z tej folii, ale mam nadzieję, że na dniach w końcu dostanę, w końcu będę mógł odpalić, złączyć te dyski w RAID'a i móc już skopiować dane, wszystkie backupować i mieć spokój z tym backupem, bo jednak już od dłuższej chwili no ten dysk to jest mój stary dysk, który był wpięty w router, go zapakowałem sobie w tą folię. I to jest MediaMax jakiś. Po przegraniu troszeczkę większości danych nagle router postanowił go chyba wyzerować czy coś takiego i całe szczęście miałem drugi backup, czyli jakby to nie był jedyny backup, tylko jeszcze miałem backup w chmurze, więc całe szczęście spędziłem tylko 2 dni i odzyskałem ten backup. O tym wspominałem na Instagramie, jeżeli chcecie wiedzieć tak na bieżąco, co się u mnie dzieje, no to was zapraszam, Instagram SupremeWayStefan. Ale wracając do tematu tutaj, no to właśnie został zmapowany ten dysk. No i tutaj na przykład chłopaki z baraku sobie wrzuciłem wszystkie 8 sezonów. No, więc tutaj właśnie do czegoś takiego będzie służył ten oto dysk USB, więc w tym momencie on już działa, ponieważ nie będzie nigdzie spięty i tak dalej, więc udział SMB także jest dodany, kiedy tutaj publiczność jest niepubliczny ten dysk i muszę się do niego zalogować, a tutaj jako gość mogę, może się każdy tak naprawdę zalogować, jak sobie wejdzie w zakładkę sieci, to tam ten dysk powinien się wyświetlić i każdy może sobie do niego się zalogować. Jeżeli oczywiście chciałbym coś sprawdzić, to mogę się zalogować za pomocą SSH, mogę za pomocą SSH zalogować, w tym momencie jestem w Raspberry Pi właśnie i tutaj mogę sobie na przykład sprawdzić temperaturę procesora, która w tym momencie wynosi 52 stopnie. No grzeje się troszeczkę, jednak jeżeli to jakkolwiek ktoś traktuje jako poradnik, to polecam jednak zamontować aktywne chłodzenie. Ja tutaj zamontowałem takie małe radiatory na troller, na pewno LAN, sam procesor i chyba czegoś tam, nie pamiętam teraz, no ale jednak aktywne chłodzenie na Raspberry Pi 4 to jest no niestety podstawa, no bo jednak procesor się troszeczkę grzeje. Tutaj jest właśnie komenda, którą wcześniej instalowałem właśnie Open Media Vault. Ale to nie jest ważne. Okej, witam was po jakichś tam 20 minutach może i sobie w tym momencie podłączyłem sobie ten dysk, ten dysk nie widać go. Dobra, tam go widać. Podłączyłem sobie go, sobie powiedzmy przetestowałem go i sobie przetestowałem jedną bardzo ważną rzecz, której chciałem nie testować, bo uznałem co to zrobić za różnicę. Jest to kabel ethernetowy. Tutaj jest główny router, dostałem od wujaszka. Ten oto router kupiliśmy troszeczkę wcześniej sobie rodzinką, no bo nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli w końcu lepszego neta. No i właśnie ten router maksymalnie ma tam no 400 megabitów chyba jest na tym, na Wi-Fi, no ale na Ethernecie jest maksymalnie 100 na 10. Tam są porty kategorii 5, więc maksymalna prędkość to 100 na 10. Na ten router ma pełne gigabitowe porty, ten czarny. I na początku szedł kabel z tego drugiego routera do właśnie tego Raspberry, ponieważ tam kiedyś było podpięte, po prostu tam było kiedyś podpięty, pichol tam był wpięty, teraz pichol jest na Wi-Fi. Chyba nie nagram o tym filmu, przynajmniej nie pamiętam, żeby coś nagrywał, ale stworzyłem pichola na Raspberry Pi 02W, więc jest to na Wi-Fi. Do głównego routera są wpięte 4 kable, w sensie on nie ma WAN-u wpiętego, no bo to on służy jako access point, więc jest jeden na wejściu, czyli jednym kablem wchodzi internet, drugim wychodzi do drugiego routera, trzeci idzie do tego kompa, a czwarty szedł tam do biurka, bo na biurku miałem 2 kable. Właśnie odpiąłem teraz ten drugi kabel z biurka, który był pusty, no i wpiąłem po prostu do głównego routera Raspberry, właśnie na którym jest NAS, no i sobie sprawdziłem prędkości. Na tamtym było około 10-11 MB na sekundę, w sensie jak przesyłałem tam te pliki, to tam około 10-11 prędkość. No nie zgadniecie, jaka była prędkość, jak podłączyłem go pod główny router.
7 razy większa, a myślałem, żeby to zostawić, więc dobrze, że jednak sprawdziłem, czy przypadkiem na tym routerze nie będzie większej prędkości, więc jednak USB nie ma takiego super ograniczenia, ale już wiem, że po prostu Raspberry musi być wpięty w główny router, więc także dlatego teraz wyjmuję jeden kabel, który tutaj jest z drugiego routera, muszę go stąd wyjąć z tej plątaniny, jeden kabel sobie wezmę, muszę przynieść narzędzia, sobie skrócę ten kabel, bo ja lubię mieć tak dosyć docięte, mam dużo metrów, a nie, to jest ta dobra skrętka. No to może jednak nie, bo ja mam taką chińską skrętkę za chyba 20 zł 50 metrów, albo około 20 coś i to nie jest miedziana. Ta skrętka nie jest miedziana, tego jest tam aluminiowa, więc no właśnie taka chińska podróba, która nie jest taka super, ale obsługuje pełne prędkości mi na kompie, więc spoko, ja nie narzekam. Jak skrócę ten kabel i ogarnę tutaj tą kablologię, to dzisiaj tak naprawdę, jak mówiłem, wszystko będzie spięte w internet i będzie sobie czekać po prostu na drugi dysk, no to widzimy się zaraz. Dzień dobry. Dzisiaj 28.04. Za minutę mam lekcję i mamy paczuszkę. Pojechałem właśnie między lekcjami sobie po paczuszkę. Teraz ją sobie otworzymy. Nie ma kadru ustawić. Dobra, tak zróbmy na początku. Jep. Lepiej zapakowane na pewno niż tamta. Chociaż chciałbym tak powiedział. Jebut i tutaj pewnie zasilacz jest. Siema, dokładnie ten sam, tylko większa kostka. Jeb, dobra, czekajcie, 15 to dołączę już. O. Wracamy do szkoły. Dobrze, dobry. Natomiast tutaj... Dobra, czekaj, to trzeba włączyć tu. Dobra, chłop tam go dokocopały. Tutaj jest zasłonka, kabel, cóż za długi kabel. Sorry, jak go będzie słychać, ale wiecie, o co chodzi, czasami po prostu muszę słyszeć, jak on coś gada. W sumie tego gdzieś przeniosła, bo na sławki w sumie, a no właśnie. Cóż, siadamy i to montujemy. No dobra, ojojoj, no dobra, no to zaczynamy od otwarcia dysku. Jep, mamy dysk, tutaj łupie plastik, porysowany jak... Dobra, pa, tu jest jakaś ta zasłonka, dobra, pa. Ale taka inna tutaj ta skrzyneczka. Wpinamy tutaj, o nie wiem, czy widać, oj, patera. O. Kurde, bałem się, że to wyrwę, jak to montowałem. Są te Seagate'y. Nie wiem, czy go pokazywałem. Chyba nawet nie pokazywałem tego Seagate'a bez obudowy. Tak ono to wygląda. Ta płytka jest tutaj w powietrzu. Przez to bałem się, że to po prostu urwę. Tak w ogóle to lekcja trochę tematyczna tutaj nawet jest, więc... Nie jest to dokładnie praktyka. Nie nazywam tego praktyką tej lekcji, ale bardzo podobny temat. Oczywiście chiński śrubokręcik nie daje rady. Tutaj taki zestawik Meistere V2. Kto wie, ten wie, o co chodzi. No i takie coś mam. Kupiłem sobie to w Lidlu za 20 parę złotych. Chyba podobna cena. I bardzo fajne takie właśnie z grzechotką. Deblokowane jest, więc... Tylko tutaj nie było magnesu, więc na odmowę sam musiałem przyczepić. Tak, wkręcamy. Kurde, nie piłem, przysięgam. Jedynie co piłem, to Oshi. Kurde, muszę poluzować z tej strony. Nie wiem, czy to w ogóle widać w kamerze. No właśnie, średnio. Mam tak ustawione, że to... O, trochę lepiej może nawet. Tamten o wiele lepiej się montowało. Tutaj w pewnym sensie ciekawe rozwiązanie, chociaż takie nie wiem. Kurde, nie wiem, czy to lepsze, czy gorsze. Ciężko mi to będę określić. A czemu dostałem 5 śrubek? A nie wiem, ale git. Więc tak to wygląda w tym momencie. Tutaj jest pięknie tutaj. I teraz idziemy go podłączyć pod Raspberry i no, sprawdzamy, jak to działa. O, udało się, tak jak myślałem. Tutaj wbiłem po prostu z drugiej strony, tak jak myślałem. No i teraz wpinamy to sobie tutaj. Dobra, wpiąłem do Raspberry już kabelek.
bierzemy tak. Tu jest wpięte, więc odpalamy ten dysk. Uwaga, uwaga. I działa. Na tą chwilę ładuję, tak to sobie położę. No i cóż, no tak to na tą chwilę wygląda. Później to ogarnę. Później, czyli zaraz. No, więc teraz idziemy konfigurować go poprzez stronę internetową oczywiście. Dobra, powiem wam szczerze, nie chcę mi się włączać kamerki i się ubierać, więc dlatego także zrobię to w taki sposób. No, bo tutaj ostatnio już pokazywałem ten oto test, jak tutaj działa i tak dalej, go zaraz trzeba ci usunąć. Jak tutaj widać, dwa dyski są widoczne, czyli wszystko nam działa. Ja w tym momencie biorę kabel, jeszcze muszę kabel. Okej, okay, wypiąłem z tego miejsca ten, dlatego że mi się przypomniał, że muszę przecież najpierw sformatować go na kompie. Najlepiej na kompie, ponieważ wiem, że to już się psuje troszeczkę. Dobra, właśnie go podłączyłem, jak słychać. 50 razy się coś podłączyło. I dobra, trzeba być zarządzanie komputerem. Tutaj faktycznie o tym zapomniałem. Zarządzanie dyskami. I robimy anuluj, zainicjuj. Jako tabelę chyba lepiej. O, wywaliło mi sesję. Dobra, tworzymy nowy wolumin. Cyk, cyk. Przypis, formatuj w NTFS. Tak myślę, że będzie git, nazwa dysku. Więc formatujemy go. I działa czy nie działa? Chyba k***a średnio. Nie wiem, czy to przez to, że on jest front panel wpięty, czy coś się zesrało, czy co. Powinniśmy go odłączyć od USB i jeszcze raz podłączyć. Teraz się logujemy. Dobra, jeszcze raz się logujemy. Jak incorrect. Faktycznie incorrect. Klawiatura mi się chyba zaczyna psuć. Nie wiem, czy to kabel, czy to front panel, czy to twój stary pijany. Jak tutaj widać, jest ten dysk. I teraz nie pamiętam, czy on jest gdzieś file system. Label ma nowy. Nie pamiętam, jak się usunął. W jakiś sposób usunąłem file system. Wiecie co, ja chyba zrobię tak, że wezmę po prostu też tutaj drugi dysk, wyczyszczę go. Tylko jeszcze muszę sprawdzić, co jest nie tak tutaj z tym. Jak coś, to oczywiście trzeba nie sprawdzić. Jeżeli będzie przypał, to wtedy jest przypał. Bo nie wiem, czy dam radę zwrócić tą skrzyneczkę. Dobra, skanujemy nowe urządzonka i zobaczymy, czy będzie działać, czy nie będzie działać. Znaczy wcześniej, tak jak pokazywałem wam, no tutaj OP Media Vault sobie widział dwa urządzenia i wszystko było git. No zakładam, że nic nie zmieniło i powinno być git. Nie wiem, nie potrafi odczytać tego dysku. Cóż, więc jeszcze raz spróbuję tym razem wpiąć go w tylny port, ten drugi dysk i zobaczymy, co jeszcze raz pokaże Windows. Tak osobiście to miałem z doświadczenia, że wpinałem sobie 2,5-calowy dysk w przedni panel i nie działał ten dysk. Trzeba było go wpiąć w tylny panel, czyli no przedni napęd nie dostał tyle napięcia, ile potrzebował. Więc jeszcze raz zarządzanie komputerem. Dobra, dyskami. Zobaczmy, co teraz tutaj się wyświetla. I... O, Wrawa go sformatowało. Dlatego tak, że nie mógł go odczytać. Jak widać, teraz jest NTFS. I tutaj... A gówna nie widać. No cóż, dobra. Więc teraz jeszcze raz go wpinam w OpenMedia Vault. Jest to na pewno w NTFS-ie, wszystko tutaj jest pięknie, więc także zakładam, że będzie git. No i jak widać, 1,82 terabajta. Obydwa urządzenia są widoczne, mają bardzo podobne modele, bo to są te same modele. Tutaj mamy obydwa dyski. Jak widać, one są w smarcie widoczne. Fragment nawet, jeżeli wejdę, to tworzy create, to tutaj zobaczyłem takie coś. Select the devices that will be used to create the right device. Device connected to via USB will be not listed. I to mnie trochę zaniepokoiło. I tutaj Mirror. Chyba. No i nie ma urządzeń tutaj. Witam was kilka miesięcy później. W tym momencie montuję ten film. To, co przed chwilą widzieliście, jest to próba zrobienia rajda oraz próba ogarnięcia tego dysku. Co się okazało? Okazało się po pierwsze, no, że na USB-ka nie mogę robić rajda, tam jest po prostu tyle pierdzielenia, mi się tego aż tak nie chce ciąć, a to mogę tutaj w 10 sekund wyjaśnić. Po prostu rajd nie działa na USB-ku i Raspberry Pi i tak dalej, nie można. Więc nie mam rajda, nie zrobiłem rajda i ten to teraz tak wygląda. O, tam jest. Tak to właśnie wygląda. Czy działa? Niezbyt. Co się okazuje? Widziała taka dosyć ważna rzecz, jaką jest ta skrzynka HDD, którą zamówiłem z AliExpress. Tutaj także w tej próbie był jakiś problem z dyskiem, w tym scenie, którą wam widzieliście, no to właśnie był tam problem z dyskiem. No i się okazuje, że był to problem właśnie związany z tym, że no skrzynka jest po prostu chińska i nie działa. Kiedy ją podepnę normalnie do kompa, to po prostu po jakimś czasie kopiowania, backupowania sobie tego dysku, jep, i nie ma.
i po prostu ona się odłącza i trzeba odłączyć na nowo, podłączyć i niestety to nie działa. Jak tutaj możecie zobaczyć, nas jest widoczny. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać. No i macie tutaj właśnie ten jeden folder, bo on się to jest wcześniej, czy nie będzie on głośny. Aktualnie odpaliłem dopiero przed chwilą, bo wczoraj prąd wywalił, ten huragan jakiś przychodził. W tym momencie dysk chodzi, ale on jakby ma coś takiego jak spin down, czyli w momencie, w którym nie używam tych danych, to ten dysk po prostu przestaje kręcić talerzami i głowicą. No i wtedy po prostu nie kręci się ten dysk w ogóle, tak jakby był wyłączony. Dopiero w momencie, w którym odpalę ten dysk sobie w Windowsie, wtedy on zaczyna się kręcić i ten, więc nie ma problemu z głośnością, no ale jest cały czas problem właśnie z tutaj niestety z tym dyskiem, więc chciałem zaoszczędzić 20 zł, a straciłem tylko 50, no bo niestety zwracanie tego do Chin niezbyt możliwe, no i niestety zmarnowałem troszeczkę pieniążków, więc aktualnie sobie działa to. Jest ten backup po prostu zrobiony, prawie 2 terabajty zapchane, tam dużo różnych dziwnych rzeczy jest. Jak to się sprawuje, dosyć spoko. W sensie nie mam żadnych zarzutów, szybko się kopiuje i tak dalej. Aczkolwiek, jeżeli miałbym znowu podjąć decyzję, czy będę robił takiego NASA, to nie zrobiłbym go drugi raz. Dlatego, że niepotrzebny mi on aktualnie jest. Jeżeli będę miał przyrzucić jakiś komputer, który spójrzmy będzie jakimś Maciem albo MacBookiem i tam dodatkowe 200 giga kosztuje 1000 zł, no to wtedy nie będę rozszerzał pamięci i wtedy faktycznie zewnętrzna pamięć mi się przyda. No i taki na przykład serwerek sieciowy fajny jest. Aczkolwiek, jeżeli miałbym teraz wybierać, to bym kupił sobie taką stację dokującą na dyski i po prostu miał te dyski w takich plastikowych case'ach i w momencie, w którym potrzebował zbackupować coś, po prostu bym wkładał do takiej stacji dokującej ten dysk i bym sobie odpinał. Dodatkowo takie coś kosztuje około 200 zł, gdzie samo Raspberry dałem 200 około złotych plus ten, więc będę taką stację do końca kupił i tam są po prostu wpinał dyski. Dodatkowo najczęściej takie właśnie też te takie stacje dokujące mają także tryb klonowania dysku, czyli robienia Mirora, czyli lustra, czyli to, co właśnie chciałem zrobić. Ja po prostu software'owy Miror mają, czyli tam przytrzymuję przycisk, klikasz i on ci po prostu kopiuje całą zawartość jednego dysku na drugi, totalnie bez internetu i tak dalej. No ale cóż, no wydałem, kupiłem to Raspberry, no to ten dysk sobie pracuje. No i ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jest to kolejny odcinek, który zmontowałem w ramach maratonu feriowego i dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, Orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, ziomek jest pryszczem, kurwa, nie jestem chory.